Wreszcie nastał ten dzień, na który czekają wszyscy europejscy fani piłki. Kłania się Państwu Dariusz Szpakowski, jest ze mną Jacek Laskowski. Zapraszamy na wielki finał UEFA Champions League. Fantastyczna atmosfera. Na stadionie nie ma ani jednego wolnego miejsca. Kibice obu drużyn nie mogą się doczekać rozpoczęcia meczu. Zawodnicy już za chwilę wyjdą na boisko. Paris Saint-Germain zmierzy się z Bayernem Monachium. Do pierwszego gwizdka zostało już naprawdę bardzo niewiele. Wielki finał UEFA Champions League. Zawodnicy i kibice obu drużyn marzyli o tej chwili od miesięcy. Jedno jest pewne, bez względu na końcowy wynik i jednym i drugim trudno dziś będzie zasnąć. Tyle starań, tyle pretendentów, ale musi odbyć tę samą żmudną drogę od fazy grupowej. Pytanie, czy wystarczy sił? Na San Siro nie tylko odbywają się imprezy sportowe w Mediolanie, ale również koncerty, które wabi luksusowe wykończenie zaplecza technicznego obiektu. Ze względu na dzielenie stadionu przez dwie bądź co bądź rywalizujące ze sobą drużyny, kibice poszczególnych zespołów trzymają się razem i zajmują przypisane sobie trybuny. Fani Interu północną, a Milanu południową. Finał UEFA Champions League. Cały świat dzisiaj znajdzie czas, aby przekonać się, o co tyle szumu. Wielkie wydarzenie na skalę globalną. Ależ sprytnie zagrał prostopadłą piłkę. Gnabry. Miller. Pierwsza bramka w tym finale. Bayern prowadzi i teraz będzie... Piękna, indywidualna akcja. Wykorzystał błąd obrońcy, urwał się mu i wykorzystał sytuację. Fantastyczny pokaz umiejętności i kapitalne wykończenie. Przy linii bocznej budują akcję na połowie przeciwnika, by w odpowiedniej chwili spróbować strzelić bramkę. Nieprzemyślana próba odebrania piłki. To się może źle skończyć. Lewandowski. I Goretzka ma piłkę. Goretzka. No nie, jest tak daleka, nie można zagrozić. Czytał zamiary przeciwnika. Coś może się z tego rozwinąć. Angel Di Maria. Angel Di Maria. Udane wejście na własnej połowie, przejęcie piłki. Dobrze, teraz Icardi! Gol, 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 proszę Państwa, wyrównali! Ależ emocje, co tu się dzieje na trybunach! No piękny nam się robi ten finał UEFA Champions League, ależ przymierzył. Ciekawe, czy rywale będą umieli teraz odpowiedzieć. Słowa uznania za wykończenie akcji, ale wszystko zaczęło się od tego odbioru. Przystał obrońca, nie utrzymał piłki i to nie mogło się skończyć inaczej. Gnabry. Miller. Robert Lewandowski. Ale strzał! Neymar. Koniec pierwszej połowy, Jacku. Uff, ileż tu się działo. Ileż mamy emocji, a to przecież nie koniec. Doprawdy, wspaniale. Icardi. Mbappé teraz. Będzie sam na sam z bramkarzem. Uff, co za interwencja. To musi być gol! Koniuszkami palców sięga tej piłki. Rezultat remisowy, ale rysuje się coraz większa ich przewaga. Wrzutka do Mbappé. Miller. Gnabry z piłką. Gnabry!
dobry. Mbappé. Wydawawczurkę tej sytuacji mamy okazję ocenić, czy była to słuszna żółta kartka, czy może nawet powinna być czerwona. Tolisso przy piłce. Kimmich. Rośnie presja na rywala. Remis chyba się długo nie utrzyma. I proszę bardzo, trafił, jest gol. Jest też prowadzenie w tym wielkim finale UEFA Champions League. Szalenie ważna bramka, ona może o wszystkim zadecydować. Rywale mają jeszcze czas, mogą powalczyć, powinni powalczyć. Znakomite to rozegranie. Cierpliwie wymieniali piłkę między sobą, by znaleźć słabszy punkt rywala i udanie wykończyć akcję. Z tej odległości musiał to zrobić idealnie i proszę, walnął mocno i bramkarz był bezradny. Marco Verratti, Neymar, wciąż Robert Lewandowski, Robert Lewandowski, gol, była bramka przewagi, są dwie, triumf, finał. Drużyna przeciwna musi się wziąć ostro do roboty, żeby jeszcze wrócić do gry. Obejrzyjmy tę bramkę ponownie z innego ujęcia kamery. Fatalnie idzie im ten mecz. Widać, że z bramki, ale ten strzał naprawdę rozczarował. Bramkarz nie miał najmniejszych problemów. Sędzia stosuje przywilej. Strzela! Czy będzie bramka kontaktowa? Co za sytuacja! Miał zupełnie pustą bramkę. Koszmarny błąd golkipera. Widzimy teraz powtórkę ostatniej bramki. A wykończenie było tu czystą formalnością. Przy strzele mógł nawet zamknąć oczy, a i tak by trafił. Spójrzmy na to z innego kąta. Coś niesamowitego! Niewiele brakowało, ale z daleka trudno jest dokładnie trafić. Odważył się strzelać z takiej odległości i to była dobra decyzja. Grę zaraz wznowi bramkarz. Za chwilę zobaczymy nową twarz na boisku. Zostało 5 minut, a wciąż jedna bramka przewagi. Może dobić rywala? Dobrze powstrzymany strzał zawodnika. Strzał Milena. Ajajaj, tuż obok słupka. Należą się pochwały za strzał. Tu naprawdę niewiele zabrakło. Niewiele tu jego winy. Tolisso. Tylko spójrzmy, Jacku, niedowierzanie maluje się na twarzach tych młodych mężczyzn, niekiedy chłopców jeszcze, którzy właśnie osiągnęli Mount Everest europejskiej piłki. Teraz to oni stają się punktem odniesienia dla innych. Są na szczycie, to jeszcze do nich nie dociera. Napięcie wreszcie opadło, teraz można sobie pozwolić na spontaniczne reakcje. Jeśli mieli jakieś słabsze chwile, teraz to nieważne. Liczy się w Champions League. Będą dokładne analizy, podsumowania ich drogi na szczyt i samego występu w finale, ale to wszystko potem. Teraz pozwólmy im się cieszyć i radować z fanami na stadionie, bo zaraz podniosą trofeum. Tak, to jest ten moment. Waży ponad 10 kg, ale to słodki ciężar. Zdobyli go, teraz tańczą z nimi, podskakują. Wydaje się ten puchar lekki jak piórko. Proszę tylko popatrzeć na tę radość. Niegdyś Beckenbauer, Miller, Hennes, Scholl, Effenberg, Elber, Lam, a teraz oni. Tańczą z kibicami, tak ważnym elementem klubu, prawdziwym 12 zawodnikiem, dla którego Bayern zastrzegł nawet numer 12 na koszulce. Oto bawarska rodzina.
napięcia. Jutro te roześmiane twarze na pewno zobaczymy na czołówkach wszystkich mediów.